Czekajcie, bo jeszcze trochę. Nie ma czekania. Jeszcze w reżyserce trochę prace trwają. Cześć! Nad poprawą. Wyprostuj się, myszko. No nie mogę, bo jestem. Bo musisz ten. Dobrze, o, nie, jest dobrze, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Dobrze jest? Tak, teraz jest dobrze. Jesteś ładnie wykadrowana, jesteś widoczna, widać się. Dzisiaj mamy zaszczyt. On też jest wykadrowany. Dzisiaj mamy zaszczyt dla was. No chodź się, pokaż się, przywitaj ładnie. Cześć. Siemacie. Cześć, witajcie w holu. Dzisiaj, jak to powiedziałeś, mega gigantyczny holen. Tak, metalik prawie nówka, jak to Belcik mówi i Gerard w jednej osobie. Mamy dla was przyjemność poprowadzić. Mamy dla was dzisiaj... Nie gnaj myszko, nie gnaj ogromny... Nie gnaj patrz, myszko. I on będzie znowu ruszał. Nie gnaj myszko, bo nie ma gdzie gnać. Słuchajcie, wiecie za ile studio. Dzisiejszy zakupy czekajcie, są? Bo studio się przesuwa chwileczkę. Bo Rudy. Rudy lubi się ocierać o statyw. Studio przestawiam. Słuchajcie, dzisiejsze zakupy zostały zakupione za kwotę 800 zł. 800 chyba tam 12. 800 ileś. Złotych. Więc naprawdę uwierzcie, że jest dużo tych zakupów. Dlatego dzisiaj troszeczkę inaczej. Gdyż zakupów jest tyle, że zabrakło nam siatek, zabrakło nam miejsca i po prostu jedziemy w taki sposób. Jest za dużo produktów i nie jesteśmy w stanie, tak jak w klasycznej wersji, pamiętacie? No. Na krzesełku, siedząc obok zakupu, prowadzić tej prezentacji. Tak, bo jest, nie zmieści się na krzesło, po prostu siata, no. Mamy trzy takie, wiecie, no masakra, no ale dobra. Co myszka powie, co się zdarzyło po drodze? Nic się nie zdarzyło. Nic się nie zdarzyło, to ja powiem, co się zdarzyło po drodze później, a myszka powie, jakie były obniżki? I czego? Twaróg? Twaróg nie było. Wędzony? Wędzony. A, myszka zaspała. Wędzony. Mówię... Twaróg wędzony, słuchajcie, który już narzekaliśmy ostatnio, bo poszybował do ponad 5 zł, chyba 5,49. Teraz już znowu staniał do 4 i coś tam, także jest dobrze. I co jeszcze? I ten ser pleśniowy. Tak, ser pleśniowy też, ale to... Ten ser srebrzysty. On poszybował też do 5 ileś i teraz nagle się zrobił tam 4 coś. Z groszami. No, także nie jest źle, no ale wiecie jak to jest. No w tej chwili to ceny tak lecą, że normalnie szok. Dobra. Nie wiadomo od czego zależne są te ceny. Lecimy. Zaczynamy, bo zastanie nas tutaj, słuchajcie, noc ciemna i w ogóle. Kupiliśmy taki camembert na ciepło. Pierwszy raz go kupiliśmy. Takie kotleciki w panierce, tutaj były dwie sztuki, ale jak przyjechaliśmy, to szybko sobie zjedliśmy z bułeczką i z surówką, wiecie, bułka przekrojona, surówka taka, którą Artur tam na garmarze ryjnym kupił i na to podgrzany ten ser, także się roztapiał, no i taką bułeczkę sobie zjedliśmy i to był nasz dzisiaj obiad, no, więc takie coś. A ja jeszcze po drodze machnąłem sobie marcepana. A tego to nawet nie wiedziałam. Dobra, lecimy dalej. Śmietany 18% kupiłam, gdyż będę potrzebować. Dobra, czekam na drugi produkt. Bo po jednym nie biegaj. No, no. Masło ekstra 82% zawartość tłuszczu. Dajcie znaka, jak wam się podoba taka forma. Tak, może, czekajcie tak, czy może na siedząco. Chcecie tak? No. No wiadomo, dla nas to wygodniej jest siedząc, ale to nie chodzi o to, żeby nam było wygodniej, bo my się jeszcze nasiedzimy w życiu, także spokojnie. Dobrze, może nie mów, że nasiedzimy, ale co, jak wam się podoba taka forma, taka wersja? Porcja rosołowa z kurczaka. Wzięłam dlatego, że w ogóle dzisiaj sporo mięsa będzie, bo słuchajcie, mam w planach i zrobić pasztet i różne takie rzeczy, więc gdzie naprawdę... To na razie mięso, mięso na razie kładź na tutaj na blacie, dobra? Na blacie. No. Tą kaszę wyjmij z lodówki, bo też miejsce zajmuje, a ja to muszę rozstegować. No, także dobra. Kupiłam trzy takie, nigdy takich nie miałam, ale kupiłam trzy takie ciasta francuskie. Zawsze miałam te takie mniejsze.
A teraz wzięłam 3 sztuki większego, to od razu tak do lodówki. No dzisiaj naprawdę, słuchajcie, zakupy mega. 2 razy sokoliki, paróweczki, one są dobre. Dobre są. Mięta strong, bo się nam już skończyła. My bardzo lubimy tą herbatę mięte strong, bo ona jest naprawdę o wiele bardziej intensywna niż zwykła mięta. Artur czasami nawet, bo on w ogóle lubi, jak jest mocna herbata, i często dawał 2 saszetki, więc teraz, a z tej to spokojnie, tak, a wiecie, on ma taki półlitrowy kubek, a z tej spokojnie jedna wystarczy. Brie naturalny taki. No tych serów Artur sporo sobie pokupował, bo to on najbardziej lubi. Takie prezydent z oliwką. Z Boliwia, z Boliwii. Oliwia. Boliwia, Oliwia. No i tu znane wszystkim złocisty lazur. Złoty strzał. Tutaj jest chlebek, nie wiem, to Artur wybierał, z czym jest ten chlebek? To jest Graham chlebek się nazywa. Graham chlebek. I ten drugi z jakimiś ziarnami, tak? Ten drugi to jest kukurydziany. Kukurydziany. Uwaga, rudy! Studio jedzie. Kukurydziany. Studio porywa. O, odejdź. Halo, hu. Halo, hu. Ja wziąłam dzisiaj mięsko dla kotów, będę im gotowała. Wiecie, do jedzenia, bo ja im robię mięsko, gotuję albo daję surowe, takie przemrożone, no bo dla zwierząt trzeba przemrozić. Ale wzięłam im 2 takie, tutaj są 4. Patrz, zostaw studio. No weź go. Gdzie go mam wziąć? Nie wiem, daj mu coś, żeby był cicho, no bo będzie cały czas jechał. Czekaj, chodź tu. Weź go czymś zajmij. Myszka to ma pudełek. No, nie ma zajęcie. Wzięłam takie 2 opakowania i to jest 4 smaki z indykiem, z kaczką, z tuńczykiem i z jagnięciną. Zostaw to. Patrz, dostał i nie chce jeść. On chce marudzić. 4 saszetki i tu. No bo on jest ciekawy, co tu się wyprawia. Patrz, zostaw to studio. Weź go tam wystaw, Myszko. Rudy, zapraszam. Chodź. No, spokój. Dobra. Tortilla pszenna, nie wiem dlaczego. Ja bym wzięła razową, ale Artur wziął pszenną. Pan przede mną wziął, to ja też wziąłem. Aha, no dobra. Tortilla pszenna. Rzadko kupujemy tortillę, ale... Wzięłam imbir. Dawno nie kupowałam. Wzięłam cytrynę, tak wiecie. Dla wzmocnienia. Imbir? Tak. I w końcu dorwałam mój pasztet ze śliwką. Jeju, ja się zawsze czaiłam. Nigdy nie ma, bardzo rzadko jest, bardzo, więc kupiłam od razu całą kostkę, bo tam były też na tackach takie, wiecie, no tam po 2 czy 3 plasterki, ale ja od razu poleciałam po całości. I teraz będą mozzarelle. Powiem wam, że bardzo dużo kupiliśmy mozzarelli, bo ja ostatnio bardzo lubię, Artur też, z pomidorkiem. Więc 2, 3, 4 i to jest na razie to, co widać, a będzie jeszcze więcej. Pomidory to były takie pomidory mniejsze, to się nazywały drobne, a to, o Jezus, ile tutaj jest tego. O matko, prawie 2,5 kilo. Takie duże i takie mniejsze. Tego jest kilo prawie, a tego jest 2,5 kilo. Te duże to są na dobrej ziemi rosły. No chyba... Koło Fukushimy także. Tam grzyzna, no. Grzyzna gleba jest bardzo. Masakra, takie no. Wielkie, ja nie wiem. No jak to? Cukier trzcinowy. I teraz kolejna seria, w sensie dużo twaroszków domowych. To już są takie produkty, których nie trzeba wam tutaj
specjalnie pokazywać, bo wiecie, że my tego jemy sporo. Tutaj pan, który bierze ode mnie produkty, się opóźnia. Niestety, dałaś mi... Jest nie do czasie, jak ma parę pomidorów więcej, to już nie może tego ogarnąć. Dałaś mi dwie siatki, ma to wszystko. No i dwie siatki, to już wiecie, to już przerasta możliwości. No. Ale to nic, będziemy czekać, może za rok się obudzi pan. Przerwa faktyczna była. Tutaj mamy jeszcze mozzarellę. Kolejne ulubione rzeczy to serki wiejskie. I jeszcze taki serek wiejski. A dlaczego kupiliśmy różne? Nie wiem. Też nie wiem. Bartur kupił jeden rodzaj, a drugi. Muszę wypowiedzieć się za myszkę, bo myszka lubi taki. Ja taki? A ja lubię domowy, twarożek domowy. A myszka lubi taki. Ale chodziło o serek wiejski. Dwa serki są różne. A to już ja nie wiem, to już siebie sobie zapytaj. Bo to jest piątnica, a tam maćkowe czy mlekowe. Musisz, kochanie, to już siebie zapytacie. Artur wziął jogurt augustowski, brzoskwiniowy 0%. 0%. Dałem szansę temu jogurcikowi, chciałem zobaczyć. No i sprawdzimy. Augustowskie noce. Kto z nas zna? Gorące. A ja wzięłam za to Danio, serek waniliowy. Z małym głodkiem. Z małym głodkiem. Dobra, lodówka już krzyczy, że trzeba ją zamknąć. Tuńczyki. I teraz muszę wam powiedzieć, bo te tuńczyki, wyobraźcie sobie, są dalej po 3 zł ileś tam 9 groszy, a grala wyciągnęli chyba do 6. I teraz tak? Tak, i teraz te, wyobraźcie sobie, pustka. Teraz te będą kupować? Ostatnie kupiłem, no. A grala pełno jest. No. Nie kupują. I tak się robi biznes, widzicie? No. Tu jest pustka, a tam pełno wszystko stoi. Dwie takie bułeczki i dwie już takie zjedliśmy, bo właśnie jedną Artur, jedną ja z tym serem. To są z oliwką bułeczki, a tamte były z cebulką. Gratuluję. Proszę bardzo. Jogurt grecki w pękniętym opakowaniu, został zmiażdżony. Trzeba będzie go szybko po prostu zjeść. Tutaj mamy dużo produktów takich mlecznych. Mleko raz. Mleko dwa. Jeszcze mozzarella. Jeszcze mozzarella, no mamy dużo. Ja wiem tylko, że Artur wziął i ja też wzięłam. Serek wiejski. Te brał Artur, a ja brałam te drugie. I dwa razy siadłe mleko wzięliśmy, bo już dawno nie jedliśmy, a wy wiecie, że my uwielbiamy ziemniaczki. Siadłe mleko i jajko wsadzone. Najlepszy obiad świata. Pokaż, jaką masz fryzurę dzisiaj. Bo się myszka, myszka chciała dzisiaj, i żeby ten kolor był inny. Nie dość, że mamy tutaj inny kadr, to jeszcze mamy mnie inną. Tuńczyk kolejny. Nie wiem, ile wziąłeś tych tuńczyków. 4. Jeszcze raz serek wiejski. I ja wzięłam takie w plasterkach mortadelę marynarską. Wzięłam. Tam, tu jest 20 plasterków. I dla Artura wzięłam taką nowość. Nie wiem, będziesz chciał spróbować? No teraz nie w tej chwili. Wieprzowina z ogórkiem. Myślę, po że mu takiej, to za... Po takiej ilości produktów, po tyle... Takie duże to są plastry, też 20 plasterków. No stwierdziłam, że mu to zasmakuje, no zobaczymy. Za dużo zjadłem. Za dużo. Ja sobie wzięłam maślankę, żeby sobie rano wypić. O! Chcesz? Panie, nie, ale numer. Pijesz może, co, rano? Nie, bo ja lubię ciepłe. A ty to weźmiesz zimne, ty lubisz zimne. No. Wzięłam sobie dwie takie wody, jedną w samochodzie, piłam i w sklepie, a drugą sobie została mi. O, a ja brałam takie, mlekowite serki wiejskie. Tamte są, ja wolę takie rzadsze, Artur robi takie gęste. Proszek do pieczenia wzięłam, dlatego że nie wiedziałam, czy jeszcze mam, a lubię mieć proszek do pieczenia. Kolejny lazur złocisty, tutaj coś ten
Aha, tutaj od smalcu kawałek. Tu się otworzyło coś. Dobra. Smalec wyborowy. Lubię mieć smalec, bo jak kotlety, to wiecie, na smalcu. Bardzo rzadko robię kotlety, bo przeważnie to jedziemy do mamy na kotlety. Jeszcze jeden twarożek domowy grani. I Artur sobie tu wziął jakiś taki deserek po smaku kawowym. Już chyba kiedyś miałeś taki, nie? Indyk w galarecie z warzywami. Artur lubi takie, nie? Lubimy. Lubimy? Niech będzie. O, i wspomniany twaróg solankowy wędzony. I jeszcze jeden twaróg solankowy wędzony. I tutaj mamy kabanosy, tarczyński. Ja sobie otworzyłam w sklepie i sobie zjadłam jednego. Takie kabanosy, długie one są. Ale powiem wam, że dla mnie one są za tłuste, jakieś takie... Nie wiem, mam takie wrażenie, jak je jem, bo wiecie, kabanos to powinien być jakiś taki suchy, dla mnie, moim zdaniem, jakiś taki bardziej wysuszony. A te są takie tłuste po prostu jest, no. Nie za bardzo, jak dla mnie. No ale byłam głodna, to zjadłam. Jeszcze jedna mozzarella. I jeszcze jeden twarożek. Twarożek, to naprawdę. Jeszcze jeden deserek, ale o smaku czekoladowym. Oj, Artur, widzę, że normalnie ostro. Jeszcze jedna mozzarella. Lazur złocisty. A teraz niebieskich nie brałeś? Nie, bo są jeszcze w wyższej cenie. Aha. Śmietanka 30 wzięłam, bo lubię mieć tam gdzieś do sosu czy do czegoś. A ona ma długi termin ważności, więc jeszcze jeden tuńczyk. I jogurt bio z morelami wzięłam tym razem. Taki z morelami jeszcze nie miałam. Chyba, tak mi się wydaje. Dobra, i teraz zostało nam tak. Wzięłam taką nowość, niby to jest edycja limitowana, jest napisane. Pomarańcza z goździkami i cynamonem. Taki syrop. Powiem wam, że jestem bardzo ciekawa tego smaku. Ja sobie czasami lubię wypić piwo z sokiem, ale zawsze piłam z malinowym. A tutaj jest... Ten syrop polecany do napojów, herbaty, dań, deserów, koktajli, także no jestem ciekawa tego smaku. I teraz jedziemy z mięsem. Mięsa mamy naprawdę sporo, tak jak mówiłam. Tu jest skrzydło z kurczaka, skrzydełka. No tutaj ci będę kładł wszystko. Tak. Tutaj mamy żołądki z kurczaka. Dla kotków będę gotować. Tutaj mamy ćwiartki z kurczaka. Tutaj też ćwiartki. To są piersi z kurczaka. Także no mówię wam, sporo. I kupiliśmy znowuż dwa pstrągi tęczowe patroszone. Jeden jest taki i drugi taki. Ostatnio były większe, ale te są lepsze, bo tak lepiej się zmieszczą, wiecie, do naczynia żaroodpornego w piekarniku i do zamrażalnika lepiej. Powód jest taki, że te większe mają mniej ości. Tak. Jeszcze jeden lazur. Chusteczki uniwersalne. Gdzieś jeszcze są? No przemokło. Nie wiem, gdzie jeszcze są, ale gdzieś jeszcze są. Dobra, mniejsza z tym. To Artur później pokaże. I z tej siaty ostatni produkt.
Środek do pielęgnacji mebli wzięłam z woskiem, taki naturalny wosk zawiera. No. A ja wam jeszcze pokażę, proszę o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem serków topionych. To wam pokazałem. Dobra. No i jeśli chodzi o mnie, no to mam siatę pustą. Teraz będzie występował Artur. Artur ma jeszcze więcej zakupów, naprawdę sporo więcej, więc się szykujcie. No, także ja wam dziękuję. Teraz wpada Artur. Siemacie. Cześć. Patrzcie, jak sobie wykadrowałem, patrzcie, magiczna ręka. Magiczna ręka. Co się zdarzyło po drodze? Po drodze nie zdarzyło się nic. Co się zdarzyło w sklepie? W sklepie powiem wam, że patrzałem na dziale mięsnym, na dziale wędlin. Coś mi brakowało. Tak chodziłem, patrzałem, sobie myślałem, kurczę, coś tak jakoś, nie wiem, dziwnie. I później skumałem bazę. Henryka Kani produktów mi brakowało. Sobie myślę, kurczę, co tak jakoś. Bo tam była od pana Henryka Kani taka dobra kiełbasa fajna i ja ją lubię bardzo. Jak goście przyjeżdżają do nas, to myśmy ją zawsze mieli. Teraz już no, goście nie spróbują. Ta kiełbasa, powiem wam, superowa była. Ta bez flaka. Tak, tak, ta kiełbasa była super. Natomiast co po drodze? Po drodze, słuchajcie, no nie wiem, niedzielni kierowcy nas zaatakowali i jak jest wyjazd na obwodnicę, to tam z tej zatoczki się nabiera rozpędu, żeby się włączyć do ruchu. Jacyś, nie wiem, niedzielni kierowcy, słuchajcie, stali i czekali, aż tam ludzie wpuszczą. No, powiem wam, komedia pełna. A potem pan na obwodnicy z Rosji 50 na godzinę jechał. Nie wiedziałem, co jest grane w ogóle. Cały ruch zatrzymał. Także kochani, przechodzimy już do produkcji, do prezentacji, prezentacji. Widzicie, jak wyglądało? Kochani, i proszę, oto znajdujemy się w sekcji z ziemniakami. Sekcja z ziemniakami. Powiem wam, ziemniaczki, popatrzcie, jakie ładne. Widzicie? To jest napisane sałatkowe. I teraz co to? Widać, że to polskie, nie? Popatrzcie. Sałatkowe. Sekcja z ziemniakami. Rozwita. Sekcja z wodami. Proszę. Jan. Panie Janie, gdzie pan jest? Panie Janie. I co pan Jan daje? Co pan Jan mówi? Zalecana jest w chorobach nerek, dróg moczowych, wspomaga leczenie cukrzycy, otyłości, obniża cholesterol we krwi, sprzyja leczeniu paradontozy poprzez płukanie jamy ustnej w połączeniu z wodą zuber, wspomaga leczenie chorób naczyń obwodowych i miażdżycy, także przemyślcie sobie, może będziecie mieli ochotę skorzystać z takich wodoleczniczych produktów, to sobie, nie wiem. Powiedz, że różne są takie. Różne są wody. O różnym działaniu. O różnym działaniu i o różnym smaku. Zuber. Piliście zubra kiedyś? Zuber to jest odjazd. Konkretny jest zuber. Herbatka. Jaki... Patrz ten. Przerwała nam na chwileczkę, bo jak zwykle aparat się zapełnił danymi. Popatrzcie. Myszka mnie tu poprawia, że do góry nogami. Proszę, kochanie. Proszę. Karty do gry. Tu są karty do gry w postaci śledzi. Filety śledziowe. A tu jest herbatka. Bardzo dobra herbatka. Spróbujcie sobie, nie pożałujecie. Będziecie zadowoleni. Muszę przerwać na chwileczkę, bo wiecie, kot. Coś chce. Czas coś dzisiaj, powiem wam, utrudnia mi nagrywanie. A to kot, a to aparat się załadował do pełna.
A to teraz zobaczyłem, że obiektyw jest troszeczkę zabrudzony. Także, no widzicie, no nie wiem, no kurczę, co się dzisiaj dzieje. A to Rudy. Czekajcie, bo wiecie co? Jestem już z powrotem. Teraz ten na siedzenie skoczył. Nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje. Kurczę, powiem wam naprawdę. Kozborowo pełno. Pokaż co masz. Ale dobre by było. I tu jest, i tu mamy, popatrzcie. Pizzę taką, to jest pizza a la capricciosa z pieczarkami i z szynką. Indyk a la flaczki, indyk a la łosoś, tak jak to było w Alternatywach. Znacie ten film? Chyba oglądaliście go już nie raz, co? Alternatywy. Kultowy, kultowy serial. Zmiennicy, pogranicze w ogniu. Co tam było? Nocy i dnie? Ale to, to był odpał ostry. Nocy i dnie. Ale co niektórzy lubią, wiadomo, nie? Każdy ma swój gust. Wszyscy wiedzą, co to jest. Ręcznik papierowy. Bardzo ważna rzecz w kuchni każdej kobiety i każdego, no, mężczyzny, jak tam, jak ma co do roboty, nie? Ale przy sprzątaniu, przy myciu okien, wiadomo, nie? Bardzo ważna rzecz. O, w tych czasach to chyba niezbędne. No i teraz, ale to, co tutaj mam na stole, wy tego nie widzicie, ale to jest tylko namiastka tego, ponieważ no, to się wszystko nie mieści w tej niebieskiej torbie, więc no, należy w takim, a na takim, jak to powiedzieć, substytucie. I następny cukier wzięliśmy, bo kilogram cukru, okazuje się, że dwie połówki cukru kosztują mniej niż jedna duża paczka kilogramowa. Także wychodziło, nie? Tak. To dziwne, bo przeważnie jest i odwrotnie, nie? 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 Tak powinno być. Serek ciach. Drugi już taki. Brie naturalny. Patrzcie, jak w teledysku. No i co? Mamy tutaj następną porcję kurczaczka. Myszka będzie robić kurczaczka. Kurczakę machen. Tak. Metalik prawianówka. Kto z was widzi? Co to jest? A to są kiełbaski białe. Kiełbaski białe. Waga 600 gram. Robi. Z krzanikiem. Lubicie mocny taki krzanik? Co? Lubicie? I wtedy do tego dajemy. Ja to lubię, zwłaszcza no, jak myszy nie ma, to ja tam gotować nie gotuję. Ja do mikrofalówki ciach i mocny chrzan. I to jest, powiem wam, robi grę. Ale mocny musi być taki, rozumiecie? I powiedzcie koniecznie, jak wam się podoba ta konwencja, nie? Jak wam się podoba? Ja wam powiem, jeśli chodzi o takie rozwiązania czysto techniczne tutaj, logistyczne, to łatwiej się podaje. Łatwiej się podaje, łatwiej to wszystko funkcjonuje. Popatrzcie, pod ścianą. Pod ścianą mnie od razu bierzecie. A z czym to są? Z mięsem, pierogi. A, to może jutro, nie? Piękne pierożki, smaczne chyba. Jeszcze nie wiem, czy smaczne. Bez substancji konserwujących, bo zawarte w starszu, delikatne ciasto. I proszę, i co my tu mamy? Żeberka trójkąty. Ciach. 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 Żeberka trójkąty. Szynka wieprzowa bez kości, duża porcja. Się prezentuje przed państwem. Jeszcze powiem wam, bo w tej siatce, w dużej tej niebieskiej, no tam się nam trochę rozlała surówka. Niektóre produkty są trochę zmoczone, no ale nic, będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. I tu mamy tak, łopatka wieprzowa bez kości, duża porcja. Popatrz, a tak. Co, klasyka, nie? Może być, mi się podoba. A wam? Co powiecie? Podzielcie się, jakie macie ulubione produkty tam w Auchan, jeśli kupujecie w ogóle, albo co lubicie. Podzielcie się, ja z chęcią chciałbym od was usłyszeć, co wy lubicie, jakie macie... Coś nowego byśmy spróbowali. Tak, może czegoś się nauczymy od was. Ja z chęcią się nauczę. Także przystępujemy do otwarcia, do rozpieczętowania, do rozplombowania, do prezentowania następnej siatki. Zaraz jesteśmy.
I witam Was w następnej części hola, w następnej części prezentacji. Pod spodem ubrudzony kot od Karmy. No, ubrudzony kot od Karmy, zobacz, na policzku. No. Karmę tutaj ma na policzku. Karmę. Także. Patrzcie, jakie zderzenie. Co to było? Każdy wie? Chusteczki. Chusteczki uniwersalne. No, Mysza troszeczkę zyskała humor. Ja, Kozmar. Popatrzcie, jak ten. Ładna fryzura może być? Czy nie? Co powiecie o pani fryzjerce? Ładnie odszykła? I tu mamy kości schabowe wieprzowe cięte. Gafinietne, naprawdę, ale powiem wam, to są naprawdę cięte. Zupka na kościach. No. Bardzo smaczna. Co? A jeszcze jak jest co do obgryzienia, nie? To już jest w ogóle. Lubisz, nie? No super, super. Jeszcze jak co do obgryzienia jest to? W bardzo dobrej cenie. W bardzo dobrej cenie te camemberty były. Powiem wam. W bardzo dobrej cenie. One mają wagę 100 gram. Ale powiem wam naprawdę, one robią grę. One robią grę. One są dla oszą robione. Nie. To jest... nie jest dla oszą. Tak, to jest. Tak? No. I dzisiaj powiem wam tak jeszcze. Kochani, tańczyć nie będę, ale... banany, słuchajcie, po 2,99. 2,99, bardzo dobra cena. Ile kupiłeś? 3, 5, 6. I Myszka jeszcze dla was wzięła, słuchajcie, gazetkę. Gazetkę i powiem wam, co tam w gazetce ciekawego. Jakie promocje, na co promocje, kiedy od się zaczynają. Czy w ogóle będą. I czy się załapiecie, musicie wiedzieć, być czujni, nie? Ja chciałem też kupić, powiem wam, podnośnik do auta w Auchan, ale nie mogłem znaleźć nigdzie informacji o czasie gwarancji, nie? A po ile był? Po 99, chyba po 93 bodajże jest w Lidlu, ale mogę się mylić, ale tam jest napisane... 99 chyba jest w Lidlu. A może 99, ale ważna rzecz. Od razu jest podany czas gwarancji, czyli 3 lata. 3 lata gwarancji. No ale nie wiesz, i czy to dostaniesz robi. Jeszcze ten Lidlu. No nie wiem, nie wiem czy dostanę, ale 3 lata gwarancji, rozumiecie to? To już tak jakby producent daje wam do zrozumienia, że jest dobry towar. Tak, że przez 3 lata, a przynajmniej bierze za siebie, bierze na siebie odpowiedzialność, nie? Uh-huh. To jest bardzo ważne. Uh-huh. Bo w tych czasach, i tu mamy co? Brzoskwinia, mango. Bo w tych czasach to wiecie jakie są produkty, nie? Kończy się gwarancja i się psuje. I telewizor przestaje działać, sprzęt przestaje działać. Zresztą takich historii, słuchajcie, to jest masa. A tu mamy mleczko, wiadomo, dla nich, nie? Oni lubią mleczko. Dla mnie. No, ja sobie tu postawiłem mleczko. Ja tam nie mówię, nie będę się wybierał, że obsługa kulenia. Widzicie, no i... Ja, mnie skasują. Myszka mnie skasuje. Bo będziesz spał na wycieraczce. Myszka mnie skasuje. No i tu co tu mamy? Costello, popatrzcie. A to taki już kiedyś miałeś. Tak, mieliśmy to. Mieliśmy to i będziemy jeść z powrotem. Robi grę. To jest z pomidory i bazylia. I co? Tu podskakuje tuńczyk podskakiwał. Jeszcze jeden tuńczyk? No. Ile ty tego wziąłeś? 6? No wziąłem tyle, ile trzeba. No. 5. Tak, żeby wiadomo. Żeby później nie było deficytu na harcie. Nie, bo to się szybko nie psuje. Ja wam powiem, to ten tuńczyk, on jest fajny. Polecam go wam zwłaszcza z odrobiną kukurydzy. Ja walam kukurydzę bezpośrednio z sokiem, walam tego tuńczyka bezpośrednio z tym olejem roślinnym. Mieszu. Czasami no delikatnie to sobie tam tak na 30 sekund podgrzeję. I powiem wam, bardzo dobre, bardzo dobre. I chlebek w to. I je się po prostu jak drożdżetki świeże. Jajeczka. A pokaż jakie.
z jedynej słusznej pakowalni jaj, prawda? Szczurkowe. Najpiękniejsze jajeczka, jajuszka. Jajuszka. Jaja na wolnym wybiegu, ciach! Elka. To wziąłam większe, a te mniejsze. Jakaś różnica widać? Widać jakąś różnicę? Jak jaja, nie? Tam nie ma się co... Wiecie... Co macie? Jakie macie zdanie na temat jajek? Duża jest różnica w tych jajkach? Bo ja powiem wam... Ja za bardzo jakiejś specjalnie różnicy nie widzę. Nie wiem, może ktoś ją dostrzega? Ty widzisz, Myszka, jakąś różnicę? Czasami tak. Tak? Mhm. Zwłaszcza jak się ciasto robi, wiesz? Może nie ma takiej różnicy, wiesz, przy tym... przy jajecznicy i takich rzeczach, ale ciasto jak się piecze, to widać. Ja natomiast powiem wam, rzadko, bo rzadko jesteśmy na rynku, ale czasami pan sprzedawał nam jajka, w których były dwa żółtka. To ten pan... To na... wtedy ja widzę różnicę. No. A tak to... Piwa Kasztelan. Od pana Kasztelana, panie Kasztelanie. Ale co? Jak do tej pory nie widzieliście żadnego bourbona? Aha! I czego jeszcze nie widzieliście? I Coca-Coli. Dzisiaj zapomniałem Coca-Coli to raz. I bardzo dobrze! A bourbona też nie widzicie, bo zacząłem ćwiczyć, nie? No, a to nie idzie w parze. Słuchajcie, takie... No, albo jedno, albo drugie. Tak, albo robimy jedno, albo drugie, bo to się mija z celem wtedy, tak. Nie? Wtedy na marne wszystko idzie. Także nie widzicie też bourbona. Chyba, że będzie jakaś, wiecie, okazja wielka taka, nie wiadomo, nie wiem, pan prezydent do nas przyjedzie, albo ktoś inny. A tak to nie, staram się nie kosztować, nie smakować. Tu, proszę, jaki produkt. Wafle ryżowe, Myszka to lubi bardzo. Tak. Naturalnie. Co to jest ten znak równości, tak? Ten chiński, tak? To jest siła dobra, zła? Czy jak to jest? Co to jest? Coś takiego, nie? Takie znaki są, patrzcie. Min-yang, czy jak to jest? Poprawcie mnie. Jeśli coś strzeliłem. To jest, kochani, już wam powiem, seller. Jeśli macie sokowirówkę, spróbujcie sobie delikatnie dodać do marchewki i pietruszki, jeśli tam i jabłuszka, delikatnie selera, nie? Seler podobnież dobrze działa na panów. O, tak wam powiem. Jeśli wasz pan ma lepiej działać, nie wiadomo, czy będzie działał, no ale... Ale można spróbować. Ale można spróbować. Czy to korzeń pietruszki, co? Też. Czy por? Nie. Już nie wiem teraz. Weźcie mnie uratujcie. Ratujcie. Proszę, co tu mamy? Miód. Miód gryczany nektarowy, proszę. Nowość u nas. Myszka chciała, mówi, ja chcę taki miód. No proszę bardzo. Myszka chce, to Myszka ma. Tak, popatrzcie. To dobry produkt, co? Huzar. Na co? Nie podali. Ale zobaczymy, nie? Jaką grę robi. Powiem wam naprawdę, dzisiaj tych produktów to jest grubo. Ja powiem, no długo już nie było tak. Długo już tak nie było. Słuchajcie, po prostu nie wiem. Po prostu jestem w szoku. Teraz trzeba jeść. Oglądaliście tą reklamę, co oni tam te żelki jedzą? Na konferencji? A to są żelki? To nie, ale ja mówię, tylko co wygląda jak tą reklamę. To są żelki. A to są takie pianki. Pianki. Gąbki. Pianki. Pianko gąbki. Tego, Myszko, nie dostaniesz. Aha. Bo ci się to niepotrzebne. O, masz tu herbatę. Tego nie dostanę, słyszeliście? To później chcę zjeść. Mogę. No to masz, zjedz. Nie chcę, teraz to już nie. Ja już teraz nie chcę takiego wymuszonego. Jo, do tego też nie, do ty. Słuchajcie, i ty. Tego też już nie chcę. Pokaż, daj mi.
No czekaj, ja pokażę pan widzom na tym. Popatrzcie. Bardzo to fajne. Ja lubię, powiem wam, nie wiem co dzisiaj się stało ze mną, ale poszedłem dzisiaj po bardziej. Ale ja też mam swoje nagrody. Mam, tam zaraz zobaczysz. Ja też kupiłam na pocieszenie. Ciach, ser. Oj, sera to wzięłam sporo, bo... Który ser bierzecie? W trzy sery lecimy. Ser jak ser, no chyba. Mazur. Kasztelan. Mazur, a tu masz kasztelan. No. A to? Kasztelan. Też, no dobra. Pomidorowy przecier. Kiedyś na dobę był sok pomidorowy. Pijecie sok pomidorowy czasami na drugi dzień? A ja w ogóle nie lubię. Wiadomo? Ja lubię. A ja nie. Lubię. Ja nie kiedyś wiem, lubiłem bardzo. Kiedyś bardzo lubiłem sok pomidorowy na drugi dzień. Ua, nie było tych specyfików różnych takich. A la izotoniki, a la energetyki. No ale podobno kefir się pije, kefir. No co niektórzy, każdy ma swój sposób, nie? Ale ja kiedyś lubiłem z rana od razu do sklepu i w sklepie litr soku. I od razu pod sklepem. Powiem to. Tak? Strzelono. A czemu tak działa? Nie wiem. Po prostu, tam jest potas, to wiem. Ale sok pomidorowy, nie powiem wam co tam jeszcze, jakie są, nie, w pomidorach, ale potas, magnez? Nie, magnez. Potas. Potas przede wszystkim. Potas jest odpowiedzialny, słuchajcie, za funkcjonowanie naszych mięśni, nie? Zresztą wiecie sami lepiej. Zobaczcie, to jest makaron. Makaron taki falbany, tak? Dobrze mówię? Tak. Ja za ciebie wzięłam, bo ty... Wow, dziękuję kochanie. Właśnie, bo ty lubisz taki. Dziękuję kochanie, jeszcze raz dziękuję. I teraz popatrzcie, kto wygrał. Popatrzcie. To jest wątróbka. Trzy siateczki prosiłem, tak? Popatrzcie, trzy siateczki prosiłem. No i... Nie I wygrałem. Wygrałem tą walkę. No, żeby się nie wylało. Były dwie? A mówiłem do tej pani. Nie, będzie dobrze. A samemu założyłem trzecią siateczkę. Wiecie co by było teraz? Nie dość, że sałatka. Wszystko by było. Nie dość, że sałatka, to z tej motróbki to by wyciekło wszystko. Makaron premium. To by tutaj grubo było. Naprawdę. Pełnoziarnisty. O, to myszka bardzo lubi. Myszka. To jest żółtkieweczka. Myszka sobie, wiecie co, na wieczór zawsze bierze pojemniczek z solą. Do tego parę rzodkiewek i sobie tak przegryza czasami, nie? Zawsze, czasami, jak tak? Mam. No. No mówię, no zawsze jak jest. Tak. Zawsze jak jest, no. Myszka się trochę rozchmurzyła dzisiaj. Myszka jest zmęczona, powiem wam. O, tu mam. Ta pani gotuje na ekranie. A co to jest? Do kurczaka? Ono, ta pani też do kurczaka jest, tak. To jest do kurczaka, przyprawa do grilla. Kiedy grilla robimy? Co? Kiedy to lato? Czy zima będzie ciepła? Jeszcze. Będzie ciepła zima czy zima? Jakie macie informacje? Bo ja już różne informacje słyszałem. A to, że miała być mega zima, 30-lecie, 30-lecia zima z mrozami jak nie wiadomo co. A tu popatrzcie, jak na razie nas omija wszystko. Proszę. Wzięłam do rybki. Tak. Pieprz cytrynowy. To wiesz, że do rybki się stosuje. No. Przepraszam, kochanie. Już po oku mam. Myszka ma po oku. A to myszka sobie wzięła. Tak. A, kochanie, ja mam twoje dropsy w kieszeni gumy. W lewej, w kurce. A są gumy? Miętowe. Mentosy. Mentosy gumy? A dlaczego masz w kieszeni? No, bo ja dla ciebie specjalnie wziąłem, żebyś sobie... Ale ja kupiłam, tak? Te, tak, ja tak, tak. Tu patrzcie, od razu przed wami staje i pręży się ketchup, pudliszki, kotlin. Czy ty masz pudliszki? Znaczy, on nawet nie wie, co on czyta w ogóle. Stąd wyglądał na pudliszki, ale... Ciekawe, nawet zupełnie inna butelka jest pudliszki. A stąd na kotlin.
Nie wiem, co się z tobą dzieje. Muszę cię wziąć w obrot. Do utylizacji. Do utylizacji. Proszę. No. Łosoś. W dobrej cenie. W dobrej cenie. Ja nie lubię przepłacać za produkty, nie? Ja też. Ja jestem bardzo uczulony na takie... jak widzę, że jakiś dany produkt był w takiej cenie, a potem go widzę nagle w cenie o wiele wyższej, no na razie, żegnam. Nie ma mnie. Kupujcie sami. W sklepie sobie. A tu mamy z Daftony, z Daytony. Buraczki. Poprawcie mnie w końcu, bo jak to jest? Daftona, Daytona? Ja Daftona mówię. Daytona to jest stan w Ameryce, co? Czy miasto? Czy jak, co to jest? Nie wiem, dla mnie to jest obojętnie. Daytona Beach, jak lubicie zimą sobie coś pooglądać ciekawego, a na dworze śnieg pada ostry, to ja Daytona Beach wpisuję bike i wyskakuje mi parada motorów, słuchajcie. Lato, tak, środek no, lata. No, środek lata, wszyscy w kamizelach, kaski. Bikini. No, babki na siodełku tam i powiem wam, rewelacja. Patrzę, no te babki to chyba najmniej ważne. Muzyczka, są. Muzyczka fajna. Ale mówisz, że oglądasz to dla słońca, a nie dla babek. No ale od razu chciałem wam powiedzieć, jaki klimat. I tu cebula jest, proszę. Cebulka bardzo fajna jest. Cebuleczka. Cebulka, cebuleczka. O. I tu mieliśmy mały dylemat. Były dwa rodzaje rodzynek. To są rodzynki sułtańskie. Sułtanki. Właśnie, i mieliśmy dylemat, wybraliśmy te, one są troszeczkę większe. Chyba te większe są lepsze, co? Jak wy myślicie? Jeszcze wam pokażę z bliska. O, popatrzcie, jakie duże rodziny. Rodzina jak... Rodzina. Proszę, kochani. No i co? I tu mamy makaron, który... chyba też dajecie, tak? To jest do rosołku, nie? On no. Jest krótko przycięty. Tak, no tak specjalnie jak ja, do rosołku. Tak jak ja, krótko przycięty. No wiadomo, mi się zdarzyło raz, powiem wam, taki makaron długi, nie? Wrzucić do rosołu i ciężko było. Bez cięcia? Bez cięcia, no. Ciężko było. Nawet tak się nie daje się rosołu. Jeszcze raz wam pokażę ten makaron. A co dopiero długi? Rosół to jest zupa idealna, powiem wam. Do to jest pierwowzór tu. Rosół. No bo to jest podstawa. Rosół. Pełne ziarno. Proszę. Następny makaronik. Nowy pyszny gniazda wstążki. Tagliatelle. Ciach. Takiego jeszcze nie miałam chyba i dlatego wziąłem. No i popatrzcie. Czarnego, rudego się wyprosiło z knajpy i spokój. No. Bo tutaj jest, wiesz co mnie zaciekawiło? Czekaj, że tu masz pomidory, bazylię. Tutaj jest przepis i tak chciałam tego spróbować. Bo tu jest łososiowe tagliatelle z cukinią. Przepis, wiesz? O, to podaj naszym kochanym widzom. Albo, o kochani, zrobimy tak. Proszę bardzo. Jeśli was interesuje... Sobie spauzujcie i przepiszcie, jeśli macie ochotę. Tak, spauzujcie i przepiszcie. Proszę. Odlubeli przepis. Musztarda. Kremska, łagodna. Jedną papryczkę ma. Nie mam, tak dla spróbowania. Łagodna, tak, tak. Bardzo fajna papryczka. Muszarda. A to już nie wiem co to jest i to myszka wam musi powiedzieć. Ja. Popatrzcie. Ja to są wiem. Cukierki. Kopalnioki. Kopalniaki. Śląskie to są. Kopalnioki. Śląskie. Ja muszę spróbować, bo to są ziołowe podobno. Korzeń pietruszki. Teraz akcja jest z tymi drożdżującymi. Nie, daj z chęcią, ale twarde to są, takie szklaki to są. Takie landrynki. No to będzie dobre do filmu raczej, wiecie? Nie tak teraz. Raczej do filmu. Nie, a tu mamy korzeń pietruszki, pietruszka i te wszystkie inne warzywa i owoce. Zauważyliście, ceny idą w górę.
No, ale był czas, że pietruszka była po 12 zł, a dzisiaj tak? Była po 6, więc wiesz. Aha. A u nas niedługo... Tak, czarne są. No. A u nas niedługo będzie gościć zupa buraczkowa i zapraszam was na zupę buraczkową do czerwcowej Lenki. Tam jest zupa buraczkowa, którą na Myszka... Na dwa sposoby. Na dwa sposoby. Myszka ją przyrządza. Jeśli was ciekawi, a chcecie zobaczyć, jak przyrządzić zupę buraczkową z przepisu czerwcowej Lenki, to jest myszowy barszcz, to zapraszam was. Odszukajcie tam, są też inne potrawy. Proszę, kochanie. Mówiłeś, że buraczki? Tak, buraczki. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Już wam mówię wszystko. Tu jest kukurydza Gold. Tu jest kukurydza Gold. Bardzo fajna zresztą, popatrzcie. Co powiecie o tej kukurydzy? Lubicie z Deftony, Daytony? Kukurydzę? Chyba lepsza jest ta Gold niż ta zwykła, nie? Ja lubię tą kukurydzę. Ona jest bardziej słodka, nie? Trzy puszeczki, ciach. Niezwykłej urody, jak to mówili kiedyś w telewizji. Ja to wiem, jak to wiem. O, tu groszek. Gdzie zielony. Jest groszek? Ty, był taki chyba przebytko. Co to było? Reklama. Reklama? Mhm. A, groszek. Przekojowe warzywa Bondi, well. Ciach. Jakie uderzenie. Groszek to jest w sieć sklepów chyba groszek, co? Mhm. Groszek. A to jest, już wam mówię, bez bicia, także bić mnie nie musicie już. To jest musztarda, którą ja jem teraz, słuchajcie, łyżką. Łyżką normalnie, czy mam jakąś kiełbaskę, czy mam jakiś ser, walę po prostu łyżką. To mi ostatnio starczyła ta musztarda, słuchajcie, na jeden wieczór. Jeden wieczór opędzlowałem musztardę. Ale, no, ale nie chcę teraz przesadzać też, tak powiem wam, z tymi musztardami, bo... Dobrze, kochani, to postawię. I tu mamy... Proszę, żurawina. Żurawina suszona, piękna. Żurawina suszona, niesmażona. Nie, nie rymuje się, słabo. Tam w tle Myszka otwiera rodzynki. Bo mi Artur gdzieś posiął nożyczki. I kot od razu na krzesło skoczył. Bo myśli, że coś dla niego. Także tą żurawinkę już odkładam. A to drogie panie, drodzy panowie, panowie to wiedzą, a drogie panie, no co to jest? No co to jest? Co to może być? Tak, coś takie... Coś do elektrycznych rzeczy? No, tu mamy takie pokrętełka, no dobra, to są kostki, no. A do czego? Do łączenia na przykład przewodu. Dobrze? A po co ci to? Jaki stopień będzie? Będziesz łączył przewody? No. Bo powiem wam, zapodziałem gdzieś, kupiłem kiedyś tych kostek dużo, a zapodziałem i... No zawsze tak jest, zapodzieje i nie ma. No a później w którymś momencie się później one odnajdują i nagle mam coś jak w magazynie. A ja tak przy okazji polecam wam bardzo takie klipsy do żywności, bo widzicie, jak nie zużyjecie wszystkiego, pakujecie i jest szczelnie zamknięte. No, a tu popatrzcie jeszcze. Bateryjki i te bateryjki, powiem wam, posłużą nam do młynków, które mielą pieprz i sól, nie? Sól alpejska? Himalajska alpejska. No i on do młynków jak najbardziej, jak znalazł. Proszę, kochanie. No bo tutaj powiem. Wow! Dachtyle! Ło, Myszka dzisiaj zeszalała, nawet nie wiedziałem. No. Proszę, dachtyle. W opakowaniu, że tak powiem, wyrażę się zbiorczym. Dachtyle suszone, kilogram. Lubicie dachtyle, czy bardziej tydzień? No, mam tyle pytań, zadaję, że po prostu, jakbyście wiedzieli, co ma się odpowiedzieć. No, bo mam pusty słoiczek po dachtylach, to muszę uzupełnić. Dachtyle, no.
kiedyś w PRL-u, co to było daktyle. Pamiętacie tam? Daktyle w PRL-u. A figi? Kurczę, figi. I tu, kochani, muszę przerwać na chwileczkę, bo powiem wam, zbliża się do 30 minut, a przy 30 minutach aparat się włącza, więc widzimy się za sekundę dosłownie. Że już wróciłem, daleko nie odchodziłem. I tu Maggi. Maggi bardzo fajna, zwłaszcza do zup. Chociaż ja powiem wam szczerze, ostatnio sos sojowy u mnie robi dużą grę, a Maggi dodaje tylko do rosołu, jak Myszka czasami zrobi, nie? Także... Ja też Maggi tylko do rosołu, mam bardzo długo, ale zobacz, to jest najdroższa Maggi, jaka jest, firmy Knorr, i ja ją najlepiej lubię, bo są różne, wiesz, te Maggi, te przyprawy do zup, te płyny takie, przyprawy w płynie to się nazywa. Ale Knora najbardziej lubię. Ja tu chciałem, tak jak nie zapłacą, jak jest w telewizji, zauważyliście, ale ci film jakiś, a w tym filmie oprócz tego i ci, co zapłacą, to oczywiście proszę bardzo, tak? A jak nie zapłacą, to albo jest takie tło, że nie widać, albo jest odwrócone wszystko, nie? Zauważyliście? No, to taka sztuczka. Passata! Do czego to będzie? Do czego będziesz to używać? No ostatnio spaghetti zrobiłam teraz z tym, a teraz mam w planie zrobić kotlety sojowe. No Mario Kowalski polecał też. Pozdrawiamy. Kotlety sojowe w tym. Kotlety sojowe. Mario Kowalski, pozdrawiam cię. Jak zróbko? Dobrze tam? Sałata. A teraz zadam wam znowu pytanie. Macie też tak, że na przykład robicie produkty jakieś, robicie zakupy jakieś i teraz zostają wam jakieś produkty, których nie zjedliście, a mieliście jakąś koncepcję, bo Myszka czasami u nas robi tak, że kupuje twaróg. I Myszka ma, kupię twaróg i później ten twaróg leży. I Myszka nie ma koncepcji. Czy co Myszka powie na swoją obronę? Że z pomidorami wtedy jem, albo z rzodkiewką i z szczypiorkiem. A dzisiaj specjalnie kupiłam rzodkiewkę i szczypiorek, żeby zrobić twarożek na chlebek. Ale to twaróg każdy. No tak, dlatego chciałam zrobić. Aha, widzicie. No zobaczymy. Ja myślę o tym, co jest w lodówce. Kiedy będzie akt oskarżenia? Ja myślę o tym. I bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Tu mamy jedną sól. Tu mamy... A, tu jest sól morska. To są dwie różne sole. Dwie różne sole. I teraz powiem wam, ale zapomnieliśmy kupić, bo zbliża się sezon zimowy. Zapomnieliśmy kupić sól do posypania u nas przed domem czasami, bo czasami było, wiecie. A to trzeba kupić, to jeszcze będzie okazja. No. Także są różne rodzaje, różne firmy. No bo ja teraz morską. To jest... Drobnoziarnista, a to jest gruboziarnista. To jest kilogram. A to jest 900 gram. No dlaczego? Nie wiem. No żeby było drożej. Która drożej była? Ta. Ta była drożej. Ta taniej. Ja myślę, że chyba co? Specjalnej różnicy nie ma, co? Jak bo myślisz? To jest dla Auchan robione, a tu jest jakaś inna firma, ale tej nie było gruboziarnistej, więc tak bym wzięła. A to jest gruboziarnista? Tak. Aha. A to jest drobnoziarnista? Tak. A, to taka jest różnica. Także jedziemy dalej, nie zwalniamy tempa. Ostro, ostro. Nie boimy się niczego, poruszamy każdy temat. Tylko jeśli zapłaci. Ryż. Bardzo dobry. Tak? Bardzo dobry. Myszka go ma wypróbowany? Bardzo, to jest ten, co się tak, wiesz, fajnie rozsypuje. On jest taki sklejony. Podaj rękę. O tak, ręka z ekranu. Wyskoczyłem. A tu jest dla naszych milusińskich. No na przekupstwo. Na właśnie. Korupcja. Korupcja kotów. My zawsze musimy coś mieć, żeby ich przekupić jakoś. Korumpować. To są krakersy sezamowe.
Bardzo je lubię. Kiedyś, ale bardzo rzadko kupujesz. Kiedyś kupowałem częściej, ale to były akurat krakersy z papryką, nie? A teraz sezamowe. No cóż, no, ja z papryką musiałem zakończyć historię, swoją miłość. Lubiłem lubię cały czas, no ale nie mogę, bo... A tu mamy szczypiorek. No i to będzie na twarożku. O! Będzie na twarożku. Tu mamy mleczko dla nich znowuż. Dla mnie. Myszko, proszę cię. Jedno dla mnie. Nie, ty się wody napij z kranu. Mój Boże. No tak. To dzieciom będziesz zabierać? Tu mamy z Daytony, pomidorki, pomidorken. Machen. No i co? I teraz lecimy z tymi dobrymi rzeczami. Jeszcze nie. Proszę, a znowu ta pani Ewa. Do ryb. I tu laurowy. Jeszcze pan czosneczek. A miałam dwa, jeszcze laurowy nie ma? Może, a tu jest, tu jest. Schował się. Cia. A czosnek biały 7? Jeden, kochanie. I to jest czosnek Stępniewski, ołtarze, w Nizinna. Sztuka polski, czosnek? Jak wy myślicie? Piątka z przodu. To co to nam mówi? Piątka to polska? Nic nam w kodzie paskowym? Nie wiem. Nie mam tu żadnego produktu polskiego. Czekajcie, o tu jest. Nie wiem. Dobra, kończymy ten do rozważania. Czosnek odkładam. No i co, i proszę. Już wam referuję na szybko, bez zbędnego opóźniania się. Tu mamy pawełeczki. Ale tu są inne pawełeczki. Pawełki. Wiesz, po ile taki pawełek był w sklepiku w szpitalu? No. Po 2,50. A tam kosztował 1,71 zł. No. 1,71 zł, 8. Z kafe latte. Proszę bardzo. Wszystkie masz kafe latte? Nie, dwa są. Dwa są z adwokatem. Dwa są z adwokatem. A trzy są z kafe latte. Dzieci się niepokoją. Proszę, to myszka wzięła, tak? Nie. A, to ja wziąłem. Kiss for you. Ja się nie biorę takich rzeczy. A ty co, dziecko się zamieniłeś, że bierzesz takie? Lubię dla takie dzieci? A to myszka ostatnio mi tam podbierała, cały czas. Nie, no to wszystko dla dzieci bierzesz. Patrzcie, pojechałem. Mówiłem wam, że polecę. Polecę grubo. Nie no. Same te, rarytasy. O, cukier. Mówiłem, że polecę. Oshi. No. Magnes. Nie, musli. Magnes, tak. Magnes, musli. Te są najlepsze. Te. Proszę. Nie, to nie są jeszcze te najlepsze. Nie masz takich. Nie mam. Bo te czerwone są najlepsze. Te fioletowe. I tu są trzy. I teraz to jest przedostatni produkt. Myszka pójdzie do pokoju tam obok, przyniesie swoje gumy. Ale chce iść myszka po gumy? Nie. Słuchajcie, mam jeszcze wentosy gumy. No i wiadomo co jeszcze? Taśma. Raz. Dwa. Gdyż naprawdę mamy kryzys. Bardziej się opyla, jeśli będziecie chcieli kupować 10 rolek niż 8. No. No i tu proszę. Taki produkt, to jest to samo. Wszystko jest to samo. I jeszcze jedna rzecz ważna, chciałam powiedzieć, mamy jeszcze w garażu 3 butelki wody takiej po 5. Takie 3 butelki wody po 5 litrów, 3 baniaczki.
jedną zgrzewkę wody gazowanej, takiej po 1,5 litra, jednej niegazowanej i 4 worki żwirku dla kotów. No i tyle. Także to wszystko. Chyba dużo, co? Co myśmy na swoją obronę. No. Więcej grzechów ja nie pamiętam. Ja też teraz muszę, słuchajcie, z tym mięsem się tutaj obrobić. Muszę to wszystko poporcjować, pogotować część pochować do zamrażalnika. No i... A to jest sałatka spora. O, tyle zostało jeszcze. No. Bo my bierzemy takie duże opakowanie sałatki spora. Także tyle spora zostało. Bardzo fajna jest ta sałatka. No. Nie wiem jak wy, ale my zawsze kupujemy na garmażu. Także co? No, także tyle, słuchajcie. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Dajcie myszce łapkę. Musicie nacisnąć dzwoneczek, bo wiecie, wtedy jesteście na bieżąco, bo YouTube ostatnio naprawdę ja zauważyłam sama, że jak nawet jakieś kanały subskrybuję, a nie nacisnę dzwoneczka, to słuchajcie, nie informuje mnie YouTube o kolejnych filmach na tych kanałach, które subskrybuję. Także trzeba zawsze jakąś tam aktywność wykonać, albo dawać łapki, albo komentarz, albo dzwoneczek najlepiej, bo no YouTube zmienił się trochę, zmieniły się zasady. Zmieniła się politykę. Tak, także jeśli chcecie być na bieżąco z każdym filmikiem, to musicie łapkę dać albo komentarz, jakiś tam znak osobie musicie ale dać, że oglądacie. Tak, cokolwiek. Że oglądacie, tak, że was to interesuje, więc takie są teraz zasady. A myszka ma dla was jeszcze gazetkę z Oszą. To wam pokażę, z której się dowiecie różnych rzeczy. No. Także trzymajcie się ciepło. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Kłaniamy się z Gdańska. Trzymajcie się. Wpadajcie. I powiedzcie myszce coś tam czasami. Co u was słychać? Jak się żyje? Jak zdrowie? No. Co, a jak będzie chcieli pozdrowić, żeby myszka kogoś pozdrowiła, to dajcie też znaka. Tak. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Cześć.